Siema, z tej strony Tomasz. Witam w kolejnym odcinku, w którym Wam pokażę moje akwarium. Zakupiłem tutaj dość sporo nowych ryb, korali i teraz Wam to wszystko sobie pokażę. To taki filtr sobie muszę założyć, żeby obraz był lepiej widoczny. A więc, co się pozmieniało? Na początku ryby, póki teraz je widać. Tu jest nowa zakupiona. Nie wiem, jak to się nazywa. Tu jest ten shrimp, którego od samego początku mam. Zobacz, jaki duży już jest. Tutaj jest Diamond Gobi. To jest ten wpierdziela z piasku. Tutaj jest. O, to jest urśnik, czy ury się to nazywa jakoś tak. To jest takie z kolcami. Te kolce są trujące. Tutaj są te dwa naonki, te Nemo, którego z samego początku mam. Tam jest tego ten Blue Tank. Tu dziś jest czerwony dragon, tutaj jest. Coś tam wpierdziela cały czas. Tutaj jest taki pająk, znaczy to jest arrow crab. On się chowa teraz, on jak pająk wygląda. Zawsze tam taka nie tam siedzi. Ślimaków trochę mam. No i nowych koralowców, to jest jeden tutaj. Samego dostałem. Tu same to się pojawiło na kamieniu. Zobacz. To jest też nowość, to jest jakiś grzyb rośnie, mushroom. To jest od samego początku mam, ten GSP. Tutaj też jest to są zoas. To się ładnie rozwija. Znowu to GSP, to ładnie tego będzie rosło po tych kamieniach. Tu jak sporo rośnie ten tutaj. Z góry będzie lepiej go widać. Tu znowu ten GSP. Tu na dole coś takiego. Znowu załaz taki mały tu jest. Tutaj jest nowy nabytek. Parę dni temu kupiłem. Klamsa. Patrz, jakie fajne, jak to przyłożę, nie dotknę go, tylko jak cień się nad nim pojawi, to on sam się zamknie, zobaczcie. Widzicie? Ale go nie dotykam. Zaraz sam się otworzy. I się otwiera. Tu jest ten pulsujący akcenia, który od początku też mam. Tu też jakieś cuda. Nie pamiętam nazwy. To kolejne. Też się zaczyna mocno rosnąć. Ten się mocno powiększył. Tutaj jest też nowy nabytek. To znowu też ksenia jest, nie? Ten jest tego WWC, ten też jest trujący. Tu też kilka jest. Tak to tutaj wygląda. O. No i to się troszkę pozmieniało. Przebudowałem to trochę. Tutaj jest, no wiadomo, filtruję sobie skimmer. Tu dokupiłem sobie Cheeto, takie zielone, to ma rosnąć. Rzuciłem tutaj tak zwane capi pads do tego pomieszczenia. One będą pokarmą dla ryb. Lampa tutaj jest, która to świeci. Te systemy, tak jak były, troszkę się pozmieniają to trochę. Te cztery pompy do dozowania, jedna to jest alkalinity, magnezjum, kalcjum i suplementy dla korali.
Póki co tylko te suplementy dodaję i dozuję alkalinity 10 ml na dobę. Automatycznie same się robi. Tak jak wcześniej pokazywałem, ten system do automatycznego testowania wody. Tu mam te pojemniki właśnie z tymi wszystkimi płonami. Tak to wygląda. Ach, te kamery się nie da.